A zwycięzcą w tej kategorii jest Alumetal. Argumenty za tym zwycięstwem, za przyznaniem tej nagrody. Największa wartość oferty publicznej w 2014 roku i wysoki wzrost kursu na giełdzie. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę prezesa Szymona Adamczyka. Brawa! A nagrodę wręczy pan Aleksander Dibelius, partner zarządzający, szef bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs. Bardzo proszę, zapraszam. Bardzo proszę tutaj. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przyznanie tej nagrody. W 2014 roku, czy za 2014 rok Alumetal dostał wiele nagród. Ta jest szczególnie ważna, bo na rynku, na którym rzeczywiście Alumetal debiutuje, dla nas rynku nieznanym. Dziękuję inwestorom, którzy zainwestowali w nasze akcje. Myślę, że są niezawiedzeni, bo akcje spółki wzrosły o 68% od dnia debiutu. I obiecuję, że jako prezes, jako zarząd i również jako akcjonariusz codziennie będziemy walczyć o to, żeby ta satysfakcja była coraz większa. Mam nadzieję, że ta nagroda jest pierwszą, ale nie ostatnią z rąk parkietu. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.